Cześć moi kochani, witam was dzisiaj w Meat Boy, czyli ogólnie pierwsza odsłona serii Super Meat Boy, jaka kiedykolwiek powstała. Tak naprawdę to jest Classic Meat Boy, można to tak nazwać, takim klasycznym Meat Boyem, pierwszym ever. Przejdziemy sobie kampanię, bo już trochę jak widzicie zagrałem, pozbierałem trochę podpasek bandaży. Chociaż ja to nazywam podpaskami, bo wyglądają trochę jak podpaski, tak wam szczerze powiem. Dobra, zagramy sobie od pierwszego po prostu i pokażę wam, jak to ogólnie wygląda. I powiem wam, co według mnie w tej grze jest lepsze od Super Meat Boya, tego takiego, wiecie, już na Steamie, który jest dostępny, tak? Według mnie w tej grze lepsze jest sterowanie, o wiele lepsze sterowanie. Pamiętajcie, jeżeli chcecie zagrać sobie to w to sami, macie link w opisie. Dlaczego sterowanie jest lepsze? Bo tutaj spacja się tak jakby nie ładuje. Znaczy, nie to, że nie ładuje, ale w sensie jak klikniemy tą spację, prawda? To ona działa tak, jakbyśmy nacisnęli po prostu spację w Super Meat Boyu i przytrzymali ją jak najdłużej się da. W Super Meat Boyu trzeba przytrzymać, wtedy on skacze na jakąś tam daną odległość, prawda? Im krócej naciśniemy, tym na mniejszą odległość on skoczy. To jest takie dosyć chyba logiczne. Kurde, wskoczę tam czy nie wskoczę? Wskoczyłem, dobra. Ogólnie w tym Meat Boyu parę leveli można oszukać, albo w sumie z tego co wiem, jeden level można oszukać, taki z ogniem, co wam, mam nadzieję, że dojdę do tego levelu, to wam pokażę. I co jeszcze tutaj ciekawego może się zdarzyć w tym Meat Boyu? No w sumie to nie różni się tak dużo od tego Super Meat Boya, prawda? Po prostu tutaj no tak samo, no wcielamy się w pana mięso, który brnie do swojej dziewuchy, która zostaje porwana przez biednego, strasznego doktora z robakiem zamiast głowy. No wiecie, no już wiecie, no normalka, tak, że tak powiem, normalka w świecie Meat Boya. Tak, dobra, teraz bandaż, który zawsze mam problem ze zebraniem, ale tym razem jakoś mi to normalnie ładnie poszło. Pięknie mi to poszło, kurde, słuchajcie, za pierwszym razem. Jeszcze nigdy mi się tak nie zdarzyło, żebym za pierwszym razem go zebrał. Nawet teraz jak patrzyłem sobie, czy jeszcze ogarniam tą grę, to zdobyłem go za drugim razem. A to teraz wyszło za pierwszym, kurde, słuchajcie. Nigdy mi się nie udało zebrać tego bandaża tak, w taki sposób, naprawdę. Masakra totalna, jestem z siebie dumny, słuchajcie, jestem z siebie dumny. Nie spodziewałem się, że mogę być z siebie taki dumny, jaki jestem teraz. Naprawdę. Dobra. Prościzna, słuchajcie. Prościzna w trzy dupy. Ja tą grę przeszedłem już naprawdę masakrycznie dużo razy. To jest ogólnie gra, która wyszła chyba w 2008-2007 roku, coś takiego. Tak mi się wydaje, nie jestem dokładnie pewien, ale grałem w to naprawdę dawno temu, więc... Więc naprawdę, wydaje mi się, że ta gra ma naprawdę sporo lat. Jeżeli nie wiecie, no to sprawdźcie sobie... Po prostu je sprawdźcie sobie, jak znajdziecie to gdzieś na internecie, tak? No kurde, nie daj miałeś polecieć pani mięsko. Pani mięsko, biedny mięsko, poleciał troszeczkę źle. Okej, teraz poleciał dobrze i skaczemy, hopa, na sam dół i nie zabiło nas i pięknie. Dobra, kolejny bandaż zebrania, bo to mówię podpaska, bo ja lubię na to mówić podpaska. No mówię, to wygląda kurde prawie jak podpaska, no naprawdę. Nie sądzicie? Nie sądzicie? Ja sądzę, że to wygląda jak podpaska, naprawdę. Nie wiem, takie kurde różowe, w stylu dziewczyny, więc, no kurde, naprawdę, no musi być podpaska, no ja wam mówię to, znaczy, no to się nazywa bandaż, ale ja zawsze, od kiedy byłem maluchem w piątej klasie, jeszcze jak przyjechałem do Danii, wtedy poznałem tą grę, słuchajcie, i już wtedy mówiłem na to podpaska, już wtedy wiedziałem, co to jest, słuchajcie, tak, to jest to. Znaczy, teraz to już normalna piąta klasa, to już wie każdy, kto to, co to jest podpaska, co to jest okres, i tak dalej u dziewczyny, prawda, więc, no, już nawet więcej pewnie wiecie, słuchajcie, ale to już zostawię dla was do omówienia, tak? Jak już coś chcecie, możecie sobie omówić to w komentarzach, co tam wiecie, czego nie wiecie na ten temat. Więc proste, tak naprawdę. Dobra, teraz fabryka soli, która już nie jest wcale taka prosta jak fabryka, w sumie to niczego, bo to nie była, tamto przednio to nie była fabryka, tylko po prostu levele, gdzie się skakało po znikających klockach. Tyle. Cała filozofia. Ale ogólnie fabryka soli jest troszeczkę trudniejsza. Troszeczkę trudniejsza. Przynajmniej niektóre levely są to troszeczkę trudniejsze. Naprawdę. Jakbym miał już osądzić, co tu jest najtrudniejsze, no to lawa, bo jak wiecie, lawa jest ostatnia, tak? Znaczy, no nie wiem, czy wiecie, bo nie wiem, czy w to graliście, ale jak nie graliście, no to nie wiecie, że lawa jest ostatnia, tak? No, ale no, to jest najtrudniejsze, tak, to jest to. Opa, pięknie, pięknie. Pięknie. Tutaj ogólnie podpaska w bandaż jest w prawym rogu. Dosyć czasami trudne do zebrania. Ja sobie też jakoś nie mogłem z tym naprawdę na początku poradzić. Ale jak widzicie, jakoś mi idzie, prawda? Jakoś mi idzie. Tutaj też podpaska jest troszeczkę w dupnym miejscu, ale też udało mi się zebrać. Dwa razy pod rząd, kurde, była podpaska, słuchajcie. Tak, to jest to. Ja wiem, nie mówcie mi w komentarzach, nie mów wtedy podpaska, tylko bandaż, bo to jest bandaż. To jest bandaż, ale i owszem, tak, ale... W sumie to nawet plaster, że tak możemy powiedzieć. To jest plaster, słuchajcie, kochani, to jest plaster.
Okej, tu skaczemy, bo to znosi nas na dół, a tego nie chcemy. Nie chcemy wylądować gdzieś tam w jakimś w soli albo cholera wie gdzie. Chcemy polecieć po prostu do przodu. A, pięknie, dobra, mamy to. Dobra, tutaj trochę trudny jest bandaż do zebrania, bo on jest tak troszeczkę rozstawiony. O, tutaj, dokładnie tak. I teraz trzeba polecieć ładnie na tą stronę i się ładnie wybić i nie wpaść do soli po prostu, tak? Masakra. Okej, tutaj mi się już nie uda. Troszeczkę się odchylimy. I teraz hopa do środeczka. I tutaj, i teraz tu... Nienawidzę tego, naprawdę nienawidzę tego. Czasami naprawdę to jest masakra totalna. I teraz tutaj, okej. Nie. Okej, mamy to. Było blisko, trzeba się starać jak tylko można. Okej, poszło. Mamy to. O, no i odblokowałem doktora Fetusa. Doktora Fetusa, czyli tego, który porywa naszą kobitkę. No i tu jest ten level, o którym mówiłem, że tutaj można... Znaczy nie wiem, czy mówiłem, czy nie mówiłem, w którym można ominąć go poprzez skoczenie przez ogień. Chyba mówiłem o tym levelu, tak? Od razu naciskamy klawisz do przodu, znaczy do przodu w prawo w sensie, i naciskamy spację za chwilę. Bo wtedy nasz Meat Boy jest nietykalny, że tak powiem, i nie może go nic zabić. No i wtedy po prostu możemy skoczyć i cała filozofia na tym polega, tak? No, widzicie, tak samo to ja, mogę trochę polecieć, zanim on zginie. Raz, dwa, trzy, stój, dobra. Dobra, mamy to. Hopa, do góry, tutaj podpaska, bandaż jest troszeczkę bardziej na prawo, trzeba tak genialnie się tam wybić i trafić. To ogólnie to jest chyba najtrudniejsza, tak, najtrudniejszy bandaż do zebrania, tak mi się wydaje, naprawdę. Znaczy nie, pewnie są trudniejsze, ale dla mnie zazwyczaj on był najtrudniejszy. Tak wam muszę powiedzieć szczerze. Widzicie? Tutaj zabija mnie nawet jeżeli nie dotknę tej soli. To jest to najgorsze. Tego trzeba właśnie uważać. Widzicie, teraz nawet nie dotknąłem tej soli, a i tak mnie zabiło. To mnie zawsze wnerwiało w tym levelu, naprawdę. Zawsze mnie to wnerwiało. Po prostu zawsze. Że nieważne, czy ja dotknę to coś, czy tego nie dotknę, tego i tak nie da się zebrać czasami. Okej, mamy to, kochani, mamy to. Teraz tak oto, skaczemy, żeby nas tu nie wywaliło zbyt wysoko. O, fuck, dobra, tutaj prawie żebym się zabił już. Okej, tutaj trzeba uważać, no i mamy to, w końcu udało się nam, kochani, udało nam się. Jestem dumny z siebie, uciekamy! Ach, nie zabiło nas pięknie. Okej, tutaj sobie spadamy na luzie, tutaj mamy takie coś, zapadnie i tutaj mamy naszą panienkę kochaną. Dobra, przejdziemy sobie te levele i myślę, że potem skończymy sobie odcinek, żeby tylko pokazać wam, jak to ogólnie wygląda. A potem przejdziemy, jeżeli będziecie chcieli, to raczej na 3 odcinki jest to seria, naprawdę, na 3-4 odcinki, nie więcej. Naprawdę. Super Meat Boya, ogólnie tego super Meat Boya, ja nie będę tego przechodził, bo ten mi się w ogóle nie podoba, nie umiem w to grać, nie umiem nic tam zrobić, naprawdę. Kompletnie nie ogarniam Super Meat Boya. Meat Boya jeszcze ogarniam, ale Super Meat Boya już nie. Meat Boy jest prościzna. Prościzna w trzy dupy, naprawdę. Dobra. Okej, tutaj trzeba będzie skoczyć tam prawo, bo tam potem znowu wyżej będzie rakieta, więc trzeba uważać, żeby nie skoczyć źle. Właśnie, dokładnie tak jak teraz skoczyłem, to było idealnie, nie, że tak powiem. No i proszę, wygraliśmy, dobra. Okej, tutaj trochę trudniej, bo podpaskę mamy po prawej stronie, więc skoczmy sobie tam może. Nie aktywowując sobie tych rakiet, żeby ona nie wyszła. A, fuck, no i właśnie wyszła. Czekajcie, niech wystrzeli sobie, dobra, spadamy teraz. No i mamy teraz utrudnione tutaj zadanie, ponieważ rakieta może do nas trafić, tak? Dobra, udało się, kochani. O, ale zabiło nas to gówno. Okej, mamy to. Dobra, jest, kochani. Udało się normalnie za pierwszym razem, powiedzmy, prawda? Okej, tu już zaczynają się drobne schodki, ponieważ ten level nie jest wcale taki prosty, jak się wydaje. Naprawdę, uwierzcie. Uwierzcie mi! Tutaj naprawdę trzeba sporo skakać, naprawdę. I to jest masakra. A, fucking shit. Wiedziałem, że tak będzie. O, fucking shit. Skąd to się tam wzięło? O, w dupę jeża, no. Okej, to było... Ja nawet nie wiem, co we mnie wtedy naprawdę... Nie wiem, nie mam pojęcia, co ja tam zobaczyłem, że ja tam skoczył, naprawdę. Poczekajcie, tutaj trzeba się chwilę zastanowić. O, fuck! Okej, jeszcze mogę tutaj stać, dobra, nieważne. I... nie. Okej, mamy to. Okej, pięknie. Super. No i zakończyliśmy level. Zaczynamy lawę. Tutaj klocki, jak widzicie, migają i kiedy przestają migać, to wtedy... O, kurde, nie zaliczyło mi. Ja pierdzielę. Dobra, to było dziwne. Okej, dobra. Wiem, że da się nam skoczyć. Nieważne, czy skoczy na prawo, czy nie. O, w dupę. Ale tam będzie trudno zrobić ten klocek, naprawdę. Chociaż... Kuźwa. Było blisko. Nie!
Dobra, trudno się mówi. Trudno się mówi. Jak się tam wskakiwało? Trzeba tam polecieć od prawej strony. O, co ja zrobiłem? Jezu. Mamy to. Teraz będzie ten fajny chyba level. Nie, jest to jeszcze nie teraz, a ten jest cholernie trudny, słuchajcie. To on tak szybko leci, że to po prostu masakra jest. Tutaj jest naprawdę trudno czasami, może nie trafić, a tutaj się zatrzymuje. I to jest naprawdę plus, że on się tutaj zatrzymuje. Znaczy by się tego zrobić po prostu nie dało zwyczajnie. Tutaj też dosyć trudno jest trafić, ale wystarczy się postarać i się trafi, tak, za pierwszym razem. Słuchajcie, to było cudowne. To jest fajny level. Łapa, 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 łapa. O Jezu, lewo miałem, kurde. Na lewo miałem polecieć, no. Okidoki, prościzna, słuchajcie, to był jeden z najprostszych leveli chyba, tak mi się wydaje. Tutaj strzela do nas gówno lawowe, ze strony gówno lawowe, gówie, gówno lawowe, lawowe, lawowe. Ale jeszcze da się to przejść na luzie, więc nie ma problemu, naprawdę. Słuchajcie, jest luzik. O Jezu, rakiety. Łupa, pięknie, dobra. Kolejny level z głowy. Ten level jest dosyć śmiechowy. Tutaj wystarczy sobie skoczyć, tak? Odskoczyć, odskoczyć, dobra, i zginąć, tak? To jest jeden ze sposobów, ale wcale nie musimy tak robić, słuchajcie. Wcale nie musimy tak robić. Możemy sobie skoczyć tutaj, odskoczyć i skoczyć potem tam. Prościzna. I teraz tutaj, to jest dosyć trudne, ponieważ tutaj... O, dobra, nieważne. Jest bardzo trudny, znaczy się miałem na myśli, bo po prostu, wiecie, no, to znaczy to jest bardzo łatwe, na myśli miałem, ale ja po prostu, że mnie trafił zbyt dobrze, tak, i tyle. O, udało mi się, dobra, słuchajcie, jestem z siebie dumny. Okej, okay, dobra, mamy kolejną, bandażyka kolejnego miałem, mamy. Opsa, pięknie, dobra, jeden z najprostszych leveli. O, teraz jest ten fajny level, patrzcie, tutaj trzeba uważać, bo tutaj są rakiety. Więc tutaj trzeba naprawdę zrobić uniki takie, że po prostu masakra. I musimy się wkopać, wiemy, tak, żeby ta rakieta nas nie walnęła. Znaczy, no, to jest poniekąd proste, prawda? Ale czasami może się naprawdę wdupić. O, dobra, mi się już udało. Nie mam co się przejmować, że mi się teraz już nie uda tego zrobić levela. Bo level jest naprawdę prosty, słuchajcie. I teraz tylko w górę sobie skaczemy i już mamy zrobiony level, słuchajcie. Prościzna naprawdę. Tutaj jest to trochę trudniejsze. Chociaż tutaj może naprawdę, to też naprawdę łatwo zrobić, bo tutaj wystarczy się odbijać od tych klocków. Co nie jest wcale takie trudne, jak się może wydawać. Dobra, tutaj już dalej nie ogarniam. Tutaj jeszcze, okej. Okay. Tutaj czasami trudno jest zaskoczyć do tych klocków, kurde. O, w dupę, to jest najtrudniejszy klocek ever chyba. Naprawdę. Okej, doskoczyłem. Ohohoho! No ten klocek to jest po prostu masakra totalna, naprawdę. Tak jak ten po prostu, masakra. Nienawidzę tego! Mamy to, kochani. Jezu. Jest, dobra, mamy to. Jestem się po prostu dumny, naprawdę. A, fuck, nie nacisnąłem w miarę szybko spacji, no niestety, bywa tak czasami. W sumie źle, dobra, nieważne, tego nie było, tego nie widzieliście, po prostu to było, ale tego nie widzieliście, okej? Okay? Tak, tak, tak się umówmy, dobra? Tak się umówmy, kochani. What? The fuck, co to było, kuźwa, co ja zrobiłem w ogóle, ja nie rozumiem tego naprawdę. To jest sakra. A już chciałem wtedy powiedzieć, jeden z najłatwiejszych leveli w grze chyba. No i zginąłem.
Taki on, taki prosty level, no. Ała. Trochę za bardzo zleciałem, kurde, słuchajcie. Dobra, tutaj na pewno nie uda mi się zdobyć tej podpaski, albo tego bandaża w sumie. Ale się postaram, no trochę daleko, szkoda, że on jest, tak naprawdę szkoda, że on jest daleko, słuchajcie. A, może i się uda, poczekajcie. Okej, okay, udało się. Nie spodziewałem się, naprawdę. Nie wiedziałem, że takie proste jest. Lol. Okej, okay, nieważne. Tego nie było. Ała! Trochę mnie zaatakowała ta rakietka, wam powiem szczerze. Tutaj rakieta może przejść, więc uważajcie. Chyba jakoś może. Stanąłem sobie, myślałem, że mnie nie trafią, ale jednak... No wiecie, no trafiły, no. No i widzicie, przeleciała. Mówiłem, że może tam przylecieć, no. Mówiłem? Mówiłem. Kuźwa. No tak blisko, no. To gdzie ja tam mogę skoczyć, żeby to się tak ładnie odbiło? Co na? Znaczy tak, właśnie tak, dokładnie tak. Nie wiem, czemu duński przyszedł mi do głowy, ale no dobra, niech będzie. Kurde. Mogą po prostu tam stać, naprawdę. Kurde. Musiałem trochę niżej zlecieć, wtedy mógłbym stanąć. Gdzie ja poleciałem? Co ja chciałem tym osiągnąć? Poszło! Nieważne, tego nie było, nie widzieliście tego w ogóle, nic nie widzieliście. Okej. Tutaj widzicie, trochę też zaczynają się, tak powiem, schodki, jak już to tyle razy powiedziałem. Kurde, to tam było, no. Ja pierdzielę. Dobra, teraz się uda, słuchajcie, patrzcie. Patrzcie teraz na to, patrzcie teraz na to. Teraz wyjdzie tak nam dobrze, że wy nawet nie obrażacie. Tylko nie będziemy zbierać bandaża, bo to strata czasu, naprawdę. Kurwa. Znaczy, bardzo ładnie nam poszło, słuchajcie, bardzo ładnie nam poszło. Jestem z siebie dumny. Naprawdę, tak dobrze mi jeszcze chyba nigdy nie poszło. Dobra, walić bandaż, naprawdę. Idźmy już po prostu do tego ostatniego levela. Kończmy to, co zaczęliśmy i tyle. Proszę, koniec. Skupciał się na nas. Dosłownie, masakra. Hello, baby. Dziewczyna musiała wziąć sprawy w swoje ręce, słuchajcie, bo inaczej by się nie uwolniła. Jakby nie mogła naprawdę tego zrobić wcześniej, naprawdę walność po prostu w ryja i koniec, kropka, naprawdę. No i oto właśnie oryginalna historia Meat Boya, słuchajcie. Ja się z tym żegnam, ale pa, widzimy się w następnym odcinku, jeżeli macie w górę komentarz, ale trzymajcie, pa, widzimy się już niedługo, pa.